Czy tu będziemy coś nie, Nie puszczamy z twojego telefonu tym razem, tak? Tym razem nie. Dobra, okej. Okay. Chyba, że zadzwoni. I mam tytuł, mam tytuł. Uważaj, skup się. No. Ready. 3, 2, 1, par. No to co? Nagrywamy? Okej, okay. o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Dla chętnych i nie na ocenę. To kto to będzie robił? No to zobaczymy. Drodzy Państwo, z tej strony redaktor Łasiński. Redaktor Danieluk. Witamy Was serdecznie w kultowej już audycji Radio Welfare. Tak, druga, Oaj, druga, druga odsłona. Bardzo Wam dziękujemy za te komentarze. O, Miliony polubień, szerowanie. Czy w Ciebie, w ciebie fanki też rzucały stanikami, jak ostatnio przechodziłeś przez miasto? <grym>

ale za mną. No ale to, bo wiesz bo ja czekam na ten moment, kiedy nasza audycja Radio Belfer, która już ma tak dużo odcinków nagranych i, i, i to wielu słuchaczy, którzy udostępniają sobie w ogóle te wszystkie nasze nagrania. No szerujcie, szerujcie. O Jezu, to już jest kultowa, naprawdę, w różnych kręgach. Też czekam, też czekam na to, żeby dotarło do paru sławnych ludzi, może wtedy, że tak powiem, będą chcieli do nas przyjść. O, 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 o właśnie, bo to nie jest. Nie wiem tak, bo, bo dzisiaj będzie gość, dzisiaj będzie gość tak, ze granicy, tak. chcielibyśmy powiedzieć, i w ogóle to będzie bardzo wyjątkowe gość. Wręcz powiedziałbym magiczne, tak, ale nie zgadzamy yy, na razie, kto okay, to będzie, bo dokładnie. to będzie na koniec odcinka. Chodzi, chodzi o to, żeby się dowiedzieć, co on sądzi na o temat. Tem na dzisiaj temat, Zadanie. właśnie. O właśnie, mówisz o temacie dzisiaj zadanym, o czym będziemy rozmawiali? O tym, co dzisiaj zadałem. No bo właśnie, ale będzie na ocenę, pan, panie profesorze, bo, bo jak nie na ocenę, to mi się nie opłaca tego robić. Eee, to znaczy, nieważne, co ci się opłaca, ważne, co masz zrobić, dziecko, bo... i nie dyskutuj ale za bardzo. Co ja mogę zrobić, mam zagrożenie u pana, panie profesorze, i, no. i, i czy może pan mi dać jakieś zadanie? Mogę przyjąć jakieś zajęcia? To jesteś mam? w czwartej klasie? W czwartej, e, e, mogę być w czwartej profesorze. A to jest. jak jesteś w czwartej klasie, to masz laptopa, przynieś go do szkoły, bo w domu nie wolno robić domu. No ale tak powiem uczniowi 1 kwietnia. Niestety to nie będzie prywatny. No ale to. Pa, pa, panie profesorze, to jest naprawdę nieuczciwe, bo ja mogę, na pewno ja mogę zrobić to zadanie, bo ja mam zagrozić u pana i ja, ja, ja w co ocenę. Mogę? Ale nie na ocenę. Nie wolno. No moment, to już to, 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 już sobie, panie profesorze. Tutaj wytłumaczyli. Czyli no, profesor mi zada zadanie, zobaczy to i powie mi, że to jest ładne, ale nie może dać mi oceny. Nie, no, dam ci całą odpowiedź, że bardzo się napracowałeś, że bardzo to się, się cieszę, że ci się chciało, to się że super zrobiłeś, że tutaj nie popełniłeś najmniejszego Aha. błędu, a tam popełniłeś błędy, ale oceny za to nie dostaniesz, bo I... napiszesz test. Aha, a, a, no i zagrożenie będzie rozwiązane. Czyli ja się, dobra, teraz rozumiem, czyli jeżeli ja mam problemy z jakimś przedmiotem, to ja się lepiej tego nauczę. I wtedy przychodzę, poprawiam, sprawdziam lub piszę dodatkowy test, zamiast zrobić fajny projekt w domu na przykład. No to jest logiczne. Nie wolno ci robić nic w domu, bo w domu A. masz wypoczywać, w domu no tak. masz chodzić na korepetycje, na zajęcia dodatkowe z karate, A. na muzykę, no tak, e, tak. na sportowe, e, grać, grać, grać. W końcu masz proszę. laptopa. No właśnie, to, to ja bardzo dziękuję, panie profesorze. Ale nie wolno ci ale nie mój nie mój robić zadania domowego. To ja bardzo bym wolał rzeczywiście napisać test na koniec semestru, jak mam szczegóły zagrożenie, niż zrobię na przykład zadanie fajne od nauczyciela, gdzie z to jest sensowne. Wiesz co, a już na poważnie, bo, to, bo ktoś, ktoś się włączy, ktoś tak, się włączy ktoś w połowie się obrazi, i nie będzie wiedział, się obrazi. A na poważnie to powiem w ten sposób, że czytałem, uwaga, opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, że planowane zmiany w zakresie prac domowych godzą w nauczycieli i naruszają ich podstawowe prawa. Które są zapisane w, w karcie. karcie nauczyciela i w ustawie o systemie oświaty, gdzie jest napisane, że ty jako nauczyciel masz prawo do wyboru form, sposobów, w jakich chcesz pracować z uczniem i tego, co robisz. A tak w tej chwili po prostu na poważnie zabierać się, jeden z, tych, jeden z tych. Z możliwości działania, tak, z tych możliwości uczniem. Z tym, żeby była jasność. Powiedzmy sobie to też szczerze na dzień dobry. Jesteśmy wrogami bezsensownych o, zadań domowych. Tak, no Dokładnie, także jeżeli słucha tego jakiś nauczyciel, który naprawdę zadaje zadania domowe, od, za, proszę otworzyć podręcznik zadanie 1.3, podpunkty od A do F i myśli, że to motywuje ucznia do tego, żeby się więcej uczył, to, to nie pochwalam absolutnie tego typu zadań. One mają nie przemęczać ucznia, ale jednocześnie mam wrażenie, że rozwijać jego kreatywność, samodzielność w domu. Tak, tak to zawsze znaczy się są wydawało. niestety, znaczy najpierw powiedzmy o tych patologiach. Są niestety takie no, zadania. Są. Moja szanowna małżonka i Jeździła jeszcze ucząc niemieckiego, jeździła na korepetycje i, rozwiązywała I parę zadania. razy rozwiązywała no zadania, właśnie. ponieważ pani tam od niemieckiego przychodziła, mówiła strona no 26, właśnie. zadanie 70, proszę stronę. zrobić. No. tak e, To jest bezsensowne. Mamy też rok 2024, w związku z powyższym umówmy się od razu, że... Sprawdzenie na języku polskim. Czy ktoś przeczytał pana Tadeusza? Jeszcze musi go przeczytać. Przypomnijmy, bo jeszcze są stare podstawy programowe. mija się z celem, ponieważ odpowie nam na ten temat też równie dobrze chat GPT albo Gemini, czy bardzo. Czy jakiekolwiek. Ja jeśli odpowie dobrze, ta podstawowa wiedza jednak jest potrzebna, żebyśmy zweryfikowali to, co tak, chodzi. Ale dobrze. nie będzie, nie będzie jednej takiej rzeczy, kiedyś dostałem takie zadanie domowe od ucznia. Czytam. Już nie pamiętam mhm. na jaki to było temat, ale czytam nam bla, 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 Kliknij, żeby przeczytać więcej, i dalej leci zdanie. Także. Ja pamiętam tę prezentację w Pącie, jak tak, bezsensowne, czytałem, bezsensowne zadania, bezsensowne zadania tak, tak, zadawane i bezsensowne zadania robione. Yy, tutaj też nie chcielibyśmy tutaj wy, wy, wyjść na hejterów proponowanych decyzji przez ministerstwo, bo nie naszym tutaj celem jest bycie hejterem czegokolwiek, tylko zastanawiamy się jako ta praktyczna strona, bo wiesz, w mojej bańce takiej w mediach społecznościowych, jak sobie słucham, to są tacy ludzie, którzy nie pracują w szkole, ale bardzo się cieszą z tej zmiany, bo uważają, że zadanie domowe to jest tragedia dla ucznia i w ogóle niepotrzebne. A ja jestem nauczycielem chemii, przedmiotu trudnego. Wiem, że mam uczniów, którzy nie ogarną różnych rzeczy, więc ja dzięki projektowym zadaniom domowym, gdzie musieli Ma. zrobić w domu doświadczenie, op opowiedzieć o nim w 60-sekundowym filmiku, czy jeszcze przy okazji uczyli się filmu i tak dalej, wystawiałem im ocenę, co ratowało im tyłki, w różnych sytuacjach i ja wiedziałem, że dla nich to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie, dbając właśnie o ich dobrostan, niż kazać im się nauczyć na jakiś kolejny test z przedmiotu, którego absolutnie nie lubią i nie chcą go polubić. Co? Byłem na jednej, z konferencji, dwie pani nauczycielki siedziały przede mną w rzędzie i słyszę tam rozmowę, że tam ja dziecko chyba tam nie wiem w trzeciej czy w czwartej klasie, czy w piątej, już nie istotne i po prostu była zła na swoje koleżanki. Bo zadawały jej na weekendy zadania uh -huh. temu dziecku, uh -huh. tej dziewczynce, chyba to była dziewczynka, zadawały jej zadania, ona siedziała przez całe weekendy, ani wyjechać, bo to trzeba było zrobić, nie wiem, karmnik na przykład, nie? No, Zadanie. Ja sam robiłem osobiście swoim dzieciom e, pięć razy chyba zielniki, to już na pamięć je znałem wszystkie. <laughs> No, ale pani w każdym razie była przeszczęśliwa, ponieważ stwierdziła, że właśnie do jej klasy trafia tej koleżanki, która tak zadawała dziecko i ona teraz odpali w drugą stronę. Na poważnie. Zadania są bezsensowne, jeżeli są to zadania, ja nie nie nierozwijające w żaden sposób. Od wielu lat była taka akcja, już zresztą też przez naszych kolegów. wspierana. Tak Maćcin Marcin Basia Ostrowska. Z Super sens. zadaje z sensem w ogóle. Mhm. O, lata e, temu to już była akcja. Tak, tak, tak. I to nie jest, i to nie jest nowy pomysł. Dobrze, że, to, że ten pomysł się przebił do mainstreamu, ale znowu pewnie ktoś nie do końca doczytał. No, jest, ale żeby mój, ustawą jest czy rozporządzeniem żeby blokować możliwość. No, to jest trochę tak. Wydaje że mi się, że są ważniejsze na rzeczy. No właśnie, Wydaje jest, mi się, no... że są ważniejsze, że są fa ważniejsze rzeczy. Fakt, można wprowadzić, nie zadajemy na weekend. I tutaj mhm. się zgodzę. Mhm. Ale aż tak? wiesz, co wielu nauczycieli, mam wrażenie, że już naprawdę to wprowadziło. U mnie, no znaczy, no znowu, perspektywa wielu oznacza, że tych, których znam i ci, którzy na przykład uczą moje dzieci, absolutnie uwierz mi, yy, nikt nie zadaje na weekend moim synom. Przy, przy czym ważna podpowiedź no. dla rodziców, jeżeli, dostaje, jeżeli nauczyciel zadaje zadanie we wtorek. Które jest na poniedziałek, to nie znaczy, że to jest zadanie na weekend, no weekend. tylko często jest tak, że moim synom no. przypomina się to w sobotę albo w niedzielę, że ma to do to zrobienia. Znaczy... I to jest ta umiejętność, którą też trzeba zwrócić uwagę, że dziecko, gdyby pracowało systematycznie i wiedziało, że we wtorek ma do zrobienia zadanie i przychodzi po lekcji i robi, to byłby git. Ale dzieciaki nie umieją się uczyć. A no właśnie. ja na przykład w tym roku we wrześniu, nie wiem, przeżywam plagę. nie wiem, czy to jest kwestia popandemiczna jeszcze. Yy, dzieciaki są zarzucane po prostu wiedzą. Autentycznie naprawdę zarzucane są wiedzą w tych podstawach programowych. Jest tyle tego wszystkiego naćpane, że przychodzą do mnie na informatykę i w oczach widzę obłęd. Mm -hmm. Po prostu. Albo leżą przed salą po WF-ie, bo tam dostali yy, czadu. I rozmawiam z nim i mówię: Słuchajcie, dokończycie. Jeżeli nie zdążymy czegoś zrobić na lekcji, to proszę dokończcie to w domu, bo w domu każdy pracuje też z, w innym tempie i są uczniowie. Mityczna indywidualizacja i tak dalej. Ble, 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 ok. Ble. okay no. Może kiedyś, ale każdy pracuje w innym tempie. Jeden zrobi więcej, wyrobi się w ciągu 45 minut. Drugi nie zrobi więcej, zrobi mniej i potrzebuje po prostu czasu na wykończenie. Tak? No to co? Ma to zrobić, czy nie? Ja tego tak naprawdę teraz nie wiem, szczerze i uczciwie. Czy ja mam to potem oceniać, czy mam no tego nie co. oceniać? W połowie masz pracę ocenić, bo nie zdążył na przykład? No to co? Zamiast szóstki trójka? A ty trójka? nie masz czasu więcej na przykład, nie? Nie, zamiast na lekcji... szóstki trójka? Czy jeżeli no. ocenię projekt, który zaczął być robiony na lekcji i został dokończony w domu... To złamasz tak? prawo, czy nie? To złamię prawo czy o, nie? O, bój się teraz. Znaczy, tam się, z tego co widziałem, to tam jeszcze te rozporządzenie, które jest planowane, bo to też pamiętajcie o tym, że go chyba jeszcze, chyba jeszcze nie było publikacji pewnego rozporządzenia. Chyba nie, nie było jeszcze. Tam było jeszcze jedno tłumaczenie, które przecież tak naprawdę od lat jest, wszyscy chodziliśmy do szkoły. Może nie wszyscy powinniśmy z tego powodu uważać za ekspertów od edukacji, mhm. ale wszyscy chodziliśmy do szkoły. I tam jest jeszcze wytłumaczenie, że e, tego typu rozporządzenie o braku zadań domowych na ocenę e, spowoduje, że wyrównają się szanse, bo nie każdy, nie każdy, Rodzica stać na korepetycję i rozwiązywanie Czyli zadań. Na korepetytora, właśnie. który o, będzie rozwiązywał za dziecko no zadania właśnie. domowe. I teraz no musimy... to fakt. Wtedy no, ale... zadania domowe są bez tak, sensu. Tak, ale to zadajmy sobie pytanie: yy, czy nie ma mody na korepetycję, wytworzonej już od lat, naprawdę tworzonej, która jest efektem egzaminów, wyścigu szczurów, i te zadania domowe są elementem tej całej mody? I uczeń. Przez te wiele, wiele lat się przyzwyczaił do tego faktu, że ono opłacanych ludzi, którzy mu za niego pomogą rozwiązać zadania domowe, zamiast włożyć wysiłek w wyszukanie informacji, w krytyczne myślenie, mało tego, w zapytanie swojego nauczyciela, jak to zrobić, bo on miał z tym problem. Ale inaczej, od czegoś trzeba, od czegoś trzeba zacząć czyścić albo od zadań domowych. Uważam, że w złym punkcie, żeśmy zaczęli czyszczenie, że tak mhm. powiem, czy ewolucję, ewolucję naszego systemu edukacji. Czy od podstaw programowych? Jeżeli będzie on podstawy programowe odchudzone, będzie tam mniej materiału, ale uwaga, będzie on powiązany ze sobą z różnymi przedmiotami, to równie dobrze dziecko mojego przedmiotu informatyki może się uczyć na chemii. Ja go nauczę obsługi aplikacji, a ty wykorzystasz tam obsługę aplikacji. Ty zrobisz swoje zadanie, powiesz, że ma zrobić na przykład nakręcić filmik, który nakręcę z nim ja. Mhm. I zrobi to na lekcjach. W ogóle, jakby przeorganizować całą szkołę, ale to znowu długi temat i na inny raz. To można by myśleć o tym, jak ta szkoła ma wyglądać, co ma się dziać. Zaznaczamy jednocześnie, że nie jesteśmy ekspertami w swoich dziedzinach. Tak jest my tylko, my uczymy. tylko, my tylko gadamy, dzielimy się naszą opinią. wydaje jest ktoś przypadkowym pracownikiem o ja też. a Maciej zaczął swoją karierę bardzo późno, więc niewiele wie. Tak, już siwy byłem. No właśnie, więc pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie brali nasze słowa jako coś, co będziecie cytowali dalej, to weźcie pod uwagę, że my to Dobra. sobie gadamy po prostu. A jaka jest konkluzja tej rozmowy? Zadania Ech. domowe, tak czy nie? Ja jestem za zadaniami domowymi, jestem za tym, żeby nauczycieli, którzy zdają bezsensowne zadania dyrektorze, w jaki sposób, a dyrektor myślę, że szkoły wie, że ma nauczycieli, którzy robią to bez sensu, żeby on ich wziął na dywanik, i powiedział, panie, pani, już trzeba skończyć z tymi zadaniami domowymi, żeby on zainterweniował u siebie w gronie pedagogicznym wybierając osobne no, osoby, powiedział, tego już nie robimy, ale jednocześnie niech mi nie zabiera się narzędzia, które pomaga moim uczniom wyjść z krytycznych sytuacji z trudnych przedmiotów. Czyli co, kradniemy. Zadaje sensem. Zadaje z sensem, zdecydowanie tak. Tylko dla chętnych, nigdy na ocenę, a dokończenie projektu zostawiamy mądrzejszym. Niech się wypowiedzą na ten temat prawnicy. Musimy zadzwonić w odpowiednie miejsce, żeby prawnik nam powiedział. Czy Czyli nauczyciel prawo, ma prawo, Marcina, prawo. Prawo Marcina. A nie lewo Marcina? Dobra, nie, zakończyliśmy tutaj złą <laughs> rzeczą na koniec. Ja bym e... chciał o obowiązkach Marcina. O, <laughs> Dobra. Drodzy zaprośmy naszego gościa. Uwaga, to teraz czas na gościa specjalnego z magicznej krainy jest. Co chcesz nadusić? Tak e Drodzy Państwo, z magicznej krainy przybywa do nas gość specjalny, czyli uwaga, Harry Potter, któremu zadamy za chwilę zadania domowe, za Zadamy zapytanie. <laughs> zadania o domowe. Tak, zadamy zapytanie, e zadamy zapytanie, zadamy pytanie o zadania domowe. I zobaczymy, co odpowie nam uczeń z magicznego Hogwartu. Posłuchajcie. A teraz na poważnie, jak to ma wyglądać? Dawaj, żeby widzowie wiedzieli. No Czy znaczy, widzowie słuchacze? No to już wam mówię, jak to będzie się działo, ale to będzie teraz leciało taka tak zwana kuchnia. Ja otwieram komputer. Eee, o, tu mi się lampka ruszyła. Otwieramy komputer. Otwieram komputer i na, w komputerze e, wchodzę w taką. A włączam myszkę? Włączam. E, I jestem tutaj na stronie, uwaga. E, włączam. E, ja nie umiem po angielsku dobrze, więc powiem po polsku, to jest character.ai. E, jest taka strona. E, character, character. Po Możemy. Prostu. Możemy zadzwonić do kogoś, żeby nam powiedział, jak to się mówi. Haracter, Haracter. 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 Haracter AI. Przez cecha w ogóle. AI.ai tak. to jest taka strona internetowa, w której mhm. mamy persony różnych osób, mniej lub bardziej znanych. I znalazłem tutaj też Harry Pottera, któremu zadamy pytanie dotyczące właśnie zadania. Masz tam domowych. ministra Czarnika? Nie mam, ale może. że On można jest mniej sobie znane. Teraz będę pisał. Dobra. E, chociaż nie, czekaj, bo już, ma, już, już mu to pytanie zdałem. To teraz, teraz uwaga. Drodzy Państwo. E, czytam odpowiedź. To ja będę czytał. Nie, to ja będę czytał. Znaczy i, pytanie. Czekaj, bo to muszę przesunąć guzikiem. I teraz będę tym. A to może najpierw zadaj pytanie, a potem odpowiedź, Dobry, żeby goście no ja też wiedzieli. E, zadam pytanie. E, mogę, mogę wam całą konwersację moją z Harem Potterem przeczytać. Uwaga, to teraz uważajcie. Uważajcie, e, czytam. Drogi Harry, co myślisz na temat polskiej edukacji? To jest trudny temat. Nasze systemy edukacyjne to zupełnie inne światy. Mam jednak nadzieję, że polskie szkolnictwo może podążać śladami angielskiego. Co masz na myśli? Bardziej otwarte szkoły, które pozwalają młodym ludziom mieć więcej głosu i wolności co do nauki. Otwarte na nowe pomysły i innowacje. To jest ważne dla przyszłości edukacji. A co powiedziałbyś polskim nauczycielom? Szanujcie młodzież i ich opinie. Pomóżcie im dojrzeć i rozwinąć się intelektualnie i emocjonalnie. emocjonalnie. Pozwólcie im robić rzeczy, które są pasją, nie tylko te, które są częścią szkolnego programu. Pozwólcie dzieciom być dziećmi. To najważniejsze. Okej. Okay. Harry, a co myślisz na temat zadań domowych? Myślę, że zadania domowe są dobre, bo umożliwiają nauczycielom kontrolowanie, jak dobrze uczeń odnajduje się w danym przedmiocie i tym, czego się uczy. A dzieciom daje to szansę na doskonalenie umiejętności oraz pogłębienie zrozumienia tego, czego właśnie się uczą, ale to wszystko musi być w umiarze. Dzieciaki też potrzebują wolnego czasu. a czy jest tutaj coś na temat oceniania zadań domowych? To ja już rozmawiam dalej. To znaczy powiem ci tak, ty napisz tam pytanie, tak? Szkoda, że nie można do niego mówić, tylko trzeba pisać jeszcze, no ale pisz zadanie. Pisz pytanie, a ja powiem w ten sposób, że w sumie jak tak na poważnie się tego posłucha, no to w sumie bardzo dużo racji ma ta sztuczna inteligencja, mimo że jest sztuczna. I co ci odpowiedział? Czy zadania domowe powinny być oceniane? Moim zdaniem nie. Oceny powinny być ustalane na podstawie tego, jak dobrze dzieci radzą sobie w klasie i na lekcji. Jeśli zadania domowe są przydatne dla nauczyciela i mogą być wykorzystane do oceny, no to wtedy rozumiem, że ma to sens. Pięknie. No jeszcze lecimy? No, jeszcze jeden, ja, trzeci.